Jest niedziela, 7 sierpnia. Beata Wolańska, witam w aktualnościach. Dziś w programie. Najniższe w Polsce emerytury na Podkarpaciu. Skutek to oszczędzanie nawet na lekarstwach. Bardzo często pacjenci pytają, czy na przykład jest dostępny tańszy zamiennik. Podkarpacki bohater powstania warszawskiego inspiracją patriotycznych uroczystości. Przede wszystkim u harcerzy, którzy noszą imię generała Antoniego Chrusiela, pseudonim Monter. Zamiast kupowania w sklepach, samodzielny wyrób chleba. Tego właśnie uczą w Bieszczadach. Chcemy, żeby dzieci, młodzież szczególnie, poznała te tradycje. Mieszkańcy Godowej już po premierze filmu o swojej wiosce. Wczułam się w tą rolę. Zaczynamy od najniższych w Polsce emerytur. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, na Podkarpaciu wysokość świadczenia to średnio niespełna 1870 zł w ZUS-ie i jeszcze mniej, bo niespełna 1200 zł w KRUS-ie. Efekt to problemy z opłaceniem nawet najważniejszych rzeczy, na przykład wykupieniem niezbędnych recept. Sposobem na wsparcie ma być program zakładający budżetowe dofinansowanie większości leków dla osób powyżej 75 roku życia. Problemy z krążeniem, choroby stawów, nierzadko cukrzyca, astma czy nadciśnienie. Starsze osoby mają zazwyczaj przewlekłe i pogłębiające się problemy ze zdrowiem. W ich przypadku przyjmowanie leków i rehabilitacja to konieczność. Ale i lekarze, i farmaceuci na co dzień widzą, że barierą często nie do pokonania są ceny leków. Mimo refundacji NFZ-u wielu starszych osób zwyczajnie na nie nie stać. Często pacjenci pytają, czy na przykład jest dostępny tańszy zamiennik. Przychodząc z plikiem recept do apteki, często każą nam wskazać, na przykład, który lek jest najbardziej jemu potrzebny, który jest niezbędny do zachowania zdrowia i życia. No i my też niejednokrotnie wskazujemy, które musi wybrać, a które ewentualnie może sobie na daną chwilę po prostu odpuścić. Pani Tekla z Ustrzyk Dolnych jak na swój wiek jest sprawna i zdrowa, ale ma problemy z chodzeniem, bo coraz bardziej bolą ją nogi. Do tego dochodzą inne dolegliwości związane z wiekiem. Ale w jej przypadku najpoważniejsze są zaburzenia krążenia. W domu zawsze musi być niezbędny zapas leków. Babcia ma 92 lata i po prostu zażywa tabletki na serce, na które kosztują dosyć dużo. W tym przypadku pomaga rodzina i tylko dzięki niej niespełna 1000 zł emerytury pani Tekli wystarcza na utrzymanie. Ale wiele osób nie chce się do tego przyznać, że czasem właśnie na leki wydaje nawet 1/4, 1/3 emerytury. Mają małą emeryturkę, no wydać 200-300 zł to jest bardzo dużo. Bo nawet refundacja NFZ-u i tak zwane ceny ryczałtowe nie pomagają. Gdy leków przyjmuje się dużo, przy wielu schorzeniach miesięczne wydatki są stałe i zazwyczaj spore. Kwoty 100-150 to są takie na porządku dziennym. Często zdarza się nawet więcej, w okolicach 300-400 zł. Ale nie ma wyjścia, bo w przypadku przewlekłych schorzeń od ich zażywania zależy samopoczucie i sprawność. To co zrobimy? To my jeszcze kupujemy to co tańsze, ale z nogami źle. Stawy, zabiegi, ale jakoś sobie radzimy. Dlatego nikt nie ma wątpliwości, że dofinansowanie do leków dla osób po 75 roku życia byłoby dużym wsparciem dla wielu osób. Mimo, że już wiadomo, że nie będzie ono dotyczyć wszystkich specyfików. Jakby te leki były za darmo, na pewno by było lżej. Szczególnie na Podkarpaciu. Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, emerytury i renty są w regionie najniższe w Polsce. Średnia emerytura wypłacana przez ZUS to 1867,80 zł, a wypłacana przez KRUS to 1184 zł. Średnia wysokość ZUS-owskiej renty to 1361 zł. Już po ostatniej rewaloryzacji. Patriotyczne uroczystości pod pomnikiem generała brygady Antoniego Chruściela, pseudonim Monter. Były inscenizacje, rekonstrukcje historyczne i drugi bieg Montera. Tak właśnie mieszkańcy powiatu przeworskiego uczcili 72. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i jego bohaterów, między innymi pochodzącego spod przeworskiej Gniewczyny Antoniego Chruściela. W projekcie wzięło udział 500 osób z całej Polski.
Rocznicowy program rozpoczął się przy Zespole Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej, która nosi imię generała brygady Antoniego Chruściela i przy której znajduje się jego pomnik. To rodzinna miejscowość byłego komendanta Okręgu Warszawa Związku Walki Zbrojnej. O godzinie 17 minutą ciszy mieszkańcy przypomnieli o 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i jego bohaterach, takich jak Antoni Chruściel. Pomysł biegu urodził się w kilku środowiskach. Przede wszystkim u harcerzy, którzy noszą imię generała Antoniego Chruściela, pseudonim Monter, wśród grupy biegowej z Przeworska, no i też oczywiście współpraca tutaj z Zespołem Szkół w Gniewczynie Łańcuckiej. Te wszystkie inicjatywy połączyliśmy w jedno takie duże wydarzenie. W ubiegłym roku powstał właśnie ten projekt biegu Montera. Antoni Chruściel, pseudonim Monter, którego tak przypominali mieszkańcy powiatu, jest absolwentem gimnazjum w pobliskim Jarosławiu. W Powstaniu Warszawskim był dowódcą całości sił powstańczych. Od września 1944 roku dowodził warszawskim korpusem AK. Za udział w powstaniu awansowany rozkazem generała Kazimierza Sosnkowskiego, po jego kapitulacji trafił do niemieckiej niewoli, z której został uwolniony przez armię amerykańską. W Polsce Ludowej pozbawiony obywatelstwa wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmarł. Gdyby to ojciec widział, to by się dopiero cieszył. Tak mówiła do uczestników biegu córka generała Jadwiga Chruściel, kiedyś łączniczka w Powstaniu Warszawskim. Ja wiem, jak on tą Gniewczynę kochał i uważał, że i jego koledzy kiedyś i przypuszczalnie zdawał sobie sprawę naprzód, że tutaj będą rosnąć tacy sami ludzie. Bo jednak to tutaj, z tego miejsca to wszystko poszło. 3, 2, 1. Właśnie z tego miejsca wyruszył drugi bieg Montera, którego metą był Przeworski Rynek. Uczestnicy mieli do pokonania 21 kilometrów. Ta historia, ponieważ ona jest taka odległa, zaczyna się zacierać, szczególnie dla młodzieży, dla dzieciaków. Powinniśmy o tym przypomnieć, o tym, co się działo i dlaczego jesteśmy, dzięki komu jesteśmy tu i teraz. A bieg przy tym jest fajnym sposobem spędzenia czasu. Nigdy nie biegałam na dłuższe dystanse. Przede mną był tylko jeden półmaraton, to będzie mój drugi w życiu. Każda minuta szybsza w tym momencie będzie dla mnie bardzo dużym wyzwaniem. Trasy do końca nie znam, więc to dopiero będzie chyba największe wyzwanie, ale widziałam, że pod koniec ma być taka spora górka, więc może być ciężko. Myślę, że połączenie historii i biegania to jest bardzo, bardzo fajny sposób zarówno na poznawanie historii, jak i spędzanie wolnego czasu. No, trochę interesuję się historią. W tamtym roku też byłem tutaj, także to drugi bieg Montera. W tym roku organizatorzy równolegle właśnie w Przeworsku zorganizowali bieg małego powstańca dla dzieci i młodzieży na dystansie 900 metrów. Na Przeworskim Rynku o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach przypomniał koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Stryńczy. Były też rekonstrukcje przygotowane przez harcerzy. Przed ratuszem w Przeworsku stanęła powstańcza barykada. Tłumy w Bieszczadach. Choć to dopiero początek sierpnia, już teraz właściciele pensjonatów i hoteli mówią o rekordowym sezonie. To poza pięknymi krajobrazami, czystym powietrzem i turystycznymi szlakami zasługa coraz większej liczby atrakcji, na które mogą liczyć turyści. Ten weekend znowu w nie obfitował. W Ustrzykach Dolnych wszyscy chętni mogli na przykład nauczyć się młócenia zboża, mielenia ziarna i wypieku chleba. A wszystko podczas święta chleba. Od ziarenka do bochenka. Snopki zboża, młócenie cepami, a później mielenie w żarnach. Właśnie w Ustrzykach każdy mógł dowiedzieć się, jak wyglądały żniwa i życie na wsi. Rolnicy musieli wylać sporo potu, żeby zapracować na chleb. Święto chleba to impreza pomyślana z myślą o edukacji, ale też o praktycznej nauce dawnych zawodów. Ale co najważniejsze, ucząca szacunku do chleba. Dziś mamy go w zasięgu ręki i to w nadmiarze. Kiedyś ciężko na niego pracowano. Dawne pokolenia szanowały każdy okruszek chleba. Muciłam w tym wszystkim, robiłam, wypiekałam ciasto, lepiłam te bułeczki. Uważam, że bardzo fajny pomysł na zorganizowanie czasu. Zainteresowanie było ogromne, szczególnie dzieci garnęły się do samodzielnego wypieku bułeczek czy proziaków. Tu jest to ważne, żeby kultywować te tradycje. Tak? To wszystko już zanika, bo tego nie ma. Już teraz nie ścinamy sierpem ani kosą zboża, ale chcemy, żeby dzieci, młodzież szczególnie, poznała te tradycje, jak to było od początku. Wszystkie wyrabiane bułeczki trafiały do tradycyjnego pieca. Dlatego też można było nie tylko smakować, ale i poczuć piękny zapach pieczonego chleba. Impreza w Ustrzykach Dolnych odbyła się już 16 raz.
Prawie 1000 motocyklistów przyjechało na Rock Week w stolicy Bieszczad. Była uroczysta parada ulicami Ustrzyk i gigantyczne miasteczko motocyklowe. A wśród pasjonatów jazdy na dwóch kółkach oczywiście nie tylko mężczyźni. To już piąta impreza zatytułowana Rock Week w stolicy Bieszczad, tutaj u nas w Ustrzykach Dolnych, czyli zlot motocyklowy, który no przede wszystkim ma pokazać piękno Bieszczadów tym wszystkim, którzy dotąd być może w Bieszczadach nie byli w takiej zorganizowanej grupie. Klimat jest tutaj super, wszyscy to prawie crazy są tutaj. W Bieszczadach to nie ma chyba spokojnego człowieka. Motocykliści zjeżdżają się z całej Europy grupami. Mamy dużą grupę z Ukrainy. Jest kilku Niemców, kilku Francuzów przyjechało, także nawet odwiedzili nas mała grupka Szkotów. Motocykliści w Bieszczadach świętują przez 3 dni. Każdy pojazd to niemal dzieło sztuki. Hobbyści tego typu podróżowania wkładają całe swoje serce w motocykle. Każdy jest inny i na każdy można patrzeć godzinami, a zwłaszcza w Bieszczadach, bo tu wszystko wydaje się piękniejsze. W aktualnościach premiera fabularyzowanego dokumentu Rozstrzelane wesele. Film w reżyserii historyka Piotra Szopy jest próbą rekonstrukcji dramatycznych wydarzeń z 17 kwietnia 1945 roku w Godowej w powiecie strzyżowskim. Na weselu Janiny z domu Kiczek i Witolda Szaro funkcjonariusze UB i milicji zaatakowali gości weselnych, wśród których byli jakowcy, podejrzewani o zabicie sekretarza PPR Jana Ziobry. Jako pierwsi pokazujemy Państwu kadry ze zmontowanego już filmu. Zagrało w nim kilkudziesięciu mieszkańców Godowej i okolicznych miejscowości. Zaproszeni na plan zdjęciowy aktorzy nie znali scenariusza filmu. Nie wiedzieli, kogo zagrają. Mieli tylko przyjść w strojach nawiązujących do lat 40. Plan filmu miał w głowie dr Piotr Szopa, historyk z reżyserskim temperamentem. Większość zdjęć zrealizowano w Stodole, gdzie w 1945 roku odbywało się tytułowe Rozstrzelane wesele. Ktoś opowiadał, że jego mama była na tym weselu, ktoś inny, że ktoś z jego rodziców został ranny, jeszcze inny, że w jego rodzinie właśnie był zabity. I tak to się jakoś zaczęło fajnie składać. Zdjęcia do filmu powstały w jeden dzień. Ich autorem jest Maksymilian Rojowski ze Związku Strzeleckiego Strzelec w Strzyżowie. Nie zawsze ta osoba dana stanie w dobrym miejscu, takie rzeczy. Kilka scen trzeba było poprawić, ale udało się nakręcić. Podczas akcji milicji i funkcjonariuszy UB w 1945 roku zginęły 3 osoby. Wielu gości weselnych zostało rannych. Matkę zastrzelonej podczas ataku 12-letniej Gini Ziobro zagrała Alina Wnęk. Scena wyzwoliła w niej emocje i magia filmu zadziałała. Z tej emocji to ja bym temu żołnierzowi walnęła w pysk. No rozpłakałam się, no i co, no ratowałam to dziecko, to dziecko już nie żyło i wczułam się w tą rolę. Andrzej Marczak grał na akordeonie, był członkiem weselnej kapeli. Dla mnie był taki trochę na szok, no bo nigdy w takim czymś człowiek nie przebywał, nie no to. No ale potem się przyjęło to normalnie, role się wykonywało jak reżyser kazał, no i tak żeśmy to robili, nie. Film powstał z potrzeby serca i chęci utrwalenia wydarzeń, które są częścią zbiorowej pamięci mieszkańców Godowej. Okazało się, że można wyprodukować ambitny dokument bez wsparcia finansowego. Na premierę filmu przyszło 250 osób. Wróciły wspomnienia i polały się łzy. Reżyser filmu miał 2 cele. Utrwalić zdarzenia sprzed lat i zintegrować miejscową społeczność. Udało się jedno i drugie. Konserwatorska sensacja w podprzemyskiej Medyce. W tamtejszym drewnianym XVII-wiecznym kościele odkryto XVIII-wieczne barokowe polichromie. Na razie konserwatorzy wykonali tylko kilka odkrywek, ale już wiadomo, że zachowały się one prawdopodobnie na wszystkich ścianach i sklepieniu prezbiterium. Odkrycia nie byłoby, gdyby nie to, że proboszcz miejscowej parafii postanowił rozpocząć remont starego drewnianego kościoła, który stoi obok nowego murowanego. Pod uwagę brana była m.in. wymiana dachu. Zgodę konserwatora zabytków zawsze w takim przypadku poprzedzają prace odkrywkowe. I właśnie one przyniosły sensacyjne z konserwatorskiego punktu widzenia odkrycie. Są to niezwykle cenne malowidła wykonane na drewnie. W tym miejscu właśnie w odkrywce widzimy tą barokową dekorację malarską, która przesłonięta została warstwą trzcinowania, czyli takiego właśnie splotu wykonanego z gałązek i trzciny, na który z kolei nałożono bardzo grubą warstwę tynku wapienno-piaskowego,
który umożliwił właśnie jakby wyrównanie tej ściany i wykonanie tej współczesnej dekoracji malarskiej. To trzcinowanie zabezpieczyło polichromie, które prawdopodobnie eksponowane były tylko przez 100 lat do czasu remontu. Konserwatorzy już oceniają, że doskonale zachowała się ich kolorystyka. Kamerą trudno sfilmować ukryte za trzciną szczegóły. To jeden z lepiej widocznych fragmentów – Maryja z Dzieciątkiem. Prawdopodobnie to scena Bożego Narodzenia, która zdobi cały sufit prezbiterium. Powyżej widać twarz Józefa. Na pewno jest to coś bardzo oczekiwanego w tym zawodzie i niespodziewanego, co się rzadko zdarza. Istniały pewne przesłanki, że możemy tutaj napotkać cenną warstwę malarską. Jednak było to dla nas zaskoczenie ze względu na to, że malowidła zachowały się w bardzo dobrym stanie. Wiadomo, że odkrywki to dopiero początek. Do końcowego efektu prac konserwatorskich jeszcze bardzo daleko. Są na pierwszym miejscu radością, bo jest to rzeczywiście wartościowa i cenna rzecz. Z drugiej strony też i kłopot, bo wiemy, że wiąże się to z jakimiś nakładami finansowymi. Natomiast tym bardziej, że parafia jest w trakcie budowy nowego kościoła. Jakie są szanse na szybkie odsłonięcie XVIII-wiecznych zdobień? Na razie jeszcze nie wiadomo. Są prowadzone prace związane z wpisem do rejestru zabytków ruchomych, polichromii, znajdujących się czy odsłoniętych, odkrytych fragmentarycznie na razie w kościele w Medyce. I dopiero później po wpisie do rejestru, po wykonaniu programu prac konserwatorskich i wyceny tych prac, będziemy przymierzać się wspólnie z właścicielem obiektu, czyli księdzem proboszczem z Medyki, do pozyskania, do znalezienia pieniędzy na ich wykonanie. Kościół w Medyce został ufundowany w 1608 roku, w 1850 został odnowiony i powiększony. Prawdopodobnie wtedy zostały przysłonięte odkryte teraz polichromie. W aktualnościach pora na sport. Rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz wygrał 25. rajd rzeszowski z przewagą 46 sekund nad Francuzem Brianem Bouffier. Kibice na Podkarpaciu mogą być zadowoleni, bo oglądali nie tylko imprezę na najwyższym poziomie, ale też świętują sukces rzeszowianina Grzegorza Grzyba. On zajął trzecie miejsce w rajdzie, a w klasyfikacji Mistrzostw Polski był pierwszy. Kajetan Kajetanowicz na trasie pierwszego etapu rajdu rzeszowskiego wypracował sobie ponad 33 sekundy przewagi nad Brianem Bouffier. Polski mistrz Europy jechał szybko i praktycznie bezbłędnie. Zaliczka z piątku okazała się być solidna, ale i w sobotę na najlepszego obecnie polskiego rajdowca nie było mocnych. Kajto wygrał 5 prób z rzędu, na ostatniej dał się wyszaleć rywalom. W rajdzie triumfował z przewagą ponad 46 sekund. Po raz pierwszy wygrał w Polsce jako mistrz Europy. Trudno wyrazić słowami, co czujemy, bo to był naprawdę trudny weekend. Trudno było wzrosza na ostatniej pętli się powstrzymać przed ciśnięciem. Czasami się zdekoncentrowałem na chwilę, ale to jest element tego sportu. Właśnie w ten sposób też się wygrywa. Brian Bouffier w piątek zaliczył małą przygodę, kręcąc się na odcinku specjalnym o 180 stopni i gasząc silnik, stąd jego strata, która długo wynosiła raptem kilka sekund, wzrosła do ponad 30. Ale na trasie drugiego etapu nie był w stanie wygrać z Kajetanowiczem. Myślę, że nie mogłem w tym rajdzie więcej wywalczyć. Mam 100% satysfakcji. Piękna walka z Kajetanem Kajetanowiczem. Ja w tym rajdzie jechałem po raz pierwszy tym samochodem. Grzegorz Grzyb po piątkowej przygodzie, gdy na swoim ulubionym odcinku Lubenia przebił oponę, pojechał taktycznie, równym tempem, a przede wszystkim kontrolując rywali za swoimi plecami. Wyżej niż na trzecie miejsce w rajdzie nie mógł się już wspiąć. Ta pozycja uwieńczona zwycięstwem w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Polski to największy sukces w rajdowej karierze rzeszowianina. W zeszłym roku byliśmy mega smutni na mecie, że byliśmy trzeci. Tak dzisiaj się strasznie cieszymy z tego miejsca, bo nie ma co ukrywać. Kajtek z Brianem byli szybsi od nas. Tak naprawdę Łukasz był jeszcze szybszy od nas, ale wczoraj na broju, ale stara rajdowa prawda mówi właśnie, że wynik jest na mecie. No, mieliśmy swoje zadanie do wykonania, bo dla nas najważniejszy to był polski czempionat. Po rajdzie rzeszowskim Kajetan Kajetanowicz bardzo mocno przybliżył się do obrony tytułu mistrza Europy. Grzegorz Grzyb o tytuł mistrzowski w Polsce jeszcze długo będzie musiał walczyć. Podobnie jak i w Mistrzostwach Słowacji, gdzie już za tydzień czeka go kolejny rajd. Grać jak Robert Lewandowski czy Kuba Błaszczykowski to marzenie nie jednego chłopca. Młodzi piłkarze z Przemyśla mają okazję poczuć turniejowe emocje, a przy okazji oderwać się od komputera i aktywnie spędzić wakacje. W mieście wystartowała trzecia edycja wakacyjnej piłkarskiej Ligi Salezjańskiej. O Puchar Parafii Świętego Józefa walczy 30 drużyn. Nie za silny, spokojnie. Tu trzeba się podłączyć zawsze. Norbert, doskocz Mikołaj. Będzie uderzał. Teraz.
Jesteśmy pierwszy raz na tym turnieju. No, co by nie mówić, ambicje mamy wielkie. Chcemy to wygrać, ale podchodzimy myślę z pokorą do tego turnieju. I jak nie wyjdzie, to się nic nie dzieje. Jest to bardzo fajne spędzenie wakacji. Nie musimy siedzieć przed komputerem i się nudzić, lecz możemy to swój czas spędzić na świeżym powietrzu. Pomysł na organizację tej ligi, tego turnieju wziął się 3 lata temu. Był pomysłem zagospodarowania dzieci, młodzieży, również osób dorosłych na boisku, ponieważ mało takich imprez dzieje się w naszym Przemyślu. Zespołów w turnieju mamy niespełna 30, podobnie jak w tamtym roku, czyli bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się turniej. Teraz. Do piłki. Taka za łatwo. Gram w piłkę, bo po prostu to moje pasje i bardzo lubię grać. Jest to już mój trzeci występ. Jest to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu. Bardzo fajnie wyglądają rozgrywki. Wszystko jest na bardzo dobrym, wysokim poziomie. To jest mój pierwszy turniej. Przyszedłem tu pograć z kolegami. Chcieliśmy tak zbudować swoją osiedlową drużynę, żeby wygrywać z innymi różnymi przeciwnikami. To wszystko wychowuje człowieka i daje też szansę dobrego wykorzystania czasu w czasie wakacji, bo często to podwórko w znaczeniu dawnym prawie nie istnieje, szczególnie w mieście, a w tej chwili możemy mówić o tym, że ci ludzie mają konkretne zajęcie. Po chłodnej i mokrej sobocie za nami słoneczna niedziela. Który z pogodowych scenariuszy spełni się jutro? O tym już za chwilę Beata Gubernat. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.